Z tego się bardzo cieszymy, że tytuł drużynowego mistrzostw Europy zostaje z Orzełkiem i to jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Zawody z dobrym rezultatem, gdzieś tam były pewne niepewności, ale świetnie się zespołowo gdzieś tam dogadywaliśmy, że wszyscy robiliśmy podobne zmiany i u wszystkich to było gołym okiem widoczne i działało. I z tego jesteśmy dzisiaj szczęśliwi, także trzymajcie kciuki dalej, jedziemy dalej.